tajemnicze kroki. Anna Zygmunt, tajemnicze kroki. Ścieżkę nad jeziorem głęboka kuta porasta maliniak. Czasami dzieci odgarniają szorstkie badere krzewów, bo i do stręgielka przez przytuły bliżej. I miło popatrzeć, jak leszcz chlapnie szerokim ogonem na wygrzanej słońcem toni jeziora. I w ogóle, czego się bać, skoro tylko nocą straszy? A straszy, oj, tak straszy. To też nikt z pamiętających przestrogi dziadków, tych, którzy na własne uszy słyszeli kroki i tupanie na ścieżce, nie ośmielił się dołączyć do niewidzialnego nocnego pochodu. Najgorsze, że w momencie, gdy dotrze do uszu odgłos pierwszych kroków, milknie szczekanie psów w kutach i przytułach, cichnie nawoływanie łysek i perkozów na jeziorach, piłowanie świerszczy i zgrzytanie derkacza. Nawet wiatr ustaje, a dzwoniąca cisza niesie echo stąpań daleko, daleko. Szybko zamykane okna, zatrzaskiwane okiennice i ryglowane drzwi odgradzają tajemnice przyjeziornej ścieżyny od świata ludzi żywych. Dawno, dawno temu na pracowity lud mazurski spadać poczęły klęski. Najpierw deszcze łamały i topiły wątłe źdźbła zboża. Potem żar słońca zamienił glebę w popękaną skałę. Wreszcie późnym latem, gdy z chat wylegli ludzie, aby zgarnąć resztki kruchych, pustych kłosów, poczuli niemoc. Wyciągnięte ręce omdlewały, uginały się nogi. W chatach padali na ławy, łoza, na podłogi. Żar rozsadzał piersi i głowę. Przed oczyma wirowały kosmate pająki, kiecki kosmatych czarownic, a z kątów wyzierały nieruchome ślepia ropuch. Potem wszystko oddalało się i cichło, aż zielonkawy półcień izby poczynały wypełniać pochlipiwania dzieci i zawodzenie kobiet nad ciałami zmarłych. Morowa zaraza, czarna śmierć, nie wybierała sobie tylko upatrzonych. U Otylli Kunderki pochowano już syna, synową, starszego wnuka. Na ławce pod oknem gasło życie małej Maryni. Szczerniałe rączyny dziecka ujęła babka w swoje żelaste dłonie, a starcze usta szeptały: oddal, o Boże, od nas powietrze morowe, a racz z łaski Twej sprawić lata zdrowe. Oddal też srogie niemocy i wrzody, wszystkie przygody. Racz nas zachować od wszelakiej szkody. Daj żyznę lata, a oddal precz głody. Lecz wejrzeć na nas, nędzniki ubogie, skróć skaranie srogie. Powietrze ciężkie toć nam bardzo szkodzi, tam młode dziadki, tak stare nadchodzi. Zamarły słowa w ustach Otylli w momencie, gdy stygnąca rączka Maryni wysunęła się z babcinej dłoni. W oczach babki nie było już ani jednej łzy, a ogromny ciężar, który legł na starcze plecy, giął kolana i głowę do gliniastej polepy. Na cmentarzu koło kościoła w Kutach przybywało mogił. Najpierw odprowadzono zmarłych w trumnach i ze śpiewem, potem zabrakło trumien i śpiewających. Ale jak praojcowy obyczaj nakazywał, każdy na ostatnią drogę był wyprawiony po Bożemu, czyli dostał to, z czym stanie przed ostatecznym sądem. Chłop, kapelusz ze słomy bądź z trzciny, chustkę do nosa, żeby otrzepać piach z portek i grzebień, aby godnie czuprynę zaczesać. Białkom narzucano czarną chustę z frędzlami, te od święta w kufrze trzymaną, a pod głowę grzebyk i blaszkę dobrze wygładzoną, bądź lusterko, jeśli z domu była zamożna, bo przejrzeć się w nim godzi, zanim spocznie oko najwyższego sędziego. Ci ostatni, co w samotności i opuszczeniu umierali, nie mieli już kapeluszy.
Ich wylękłe śmiercią myśli szły w stronę stręgielka, gdzie kapelusznik dwoił się i troił, aby na czas upleść, żeby nie odmówić przysługi. Potem długo wisiały na kołkach w ścianie izby. Wisiały nawet wtedy, gdy kapelusznika z innymi odprowadzono na cmentarz. Niepokój. To uczucie znane jest nie tylko żyjącym. Dusze zmarłych odbierają niepokój znacznie głębiej, bo tylko on nim pozostał. Wszystkie troski i radości żywych uleciały wraz z ostatnim tchnieniem. Stały się nieważne. To też ci, co odeszli bez nakrycia głowy, a przy tym jakby nadzy i niegodni, schodzą na ziemski padł w poszukiwaniu tego, czego nie otrzymali na wieczystą drogę. Ścieżkę nad jeziorem prowadzącą do kapelusznika pamiętają. Tylko dalej za przytułami drogi im się rozchodzą i mylą. Kiedy pełnia księżyca odchodzi i gwiazdy wtulają się w obłoki, niespokojne dusze rozpoczynają swój odwieczny pochód. Klepią drewniaki, stukają podkute buty, plaskają łapcie i tak aż do świtania. Czy dotrą kiedyś do chaty kapelusznika? Czy zdejmą z kołka zamówiony kapelusz? A jeśli nie ma już ani chaty, ani kapelusznika, więc nadal pozostanie niepokój i będzie trwał wiecznie?